Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj w szerszym gronie, trzyosobowym, porozmawiamy sobie na temat ważnej rocznicy, ale nawiążemy też do spraw nam współczesnych. Moimi i Państwa gośćmi są Krystian Jachacy. Witaj Krystianie. Witaj Rafale, witam naszych widzów. Oraz Ronald Lasecki. Witaj Ronaldzie. Cześć, dzień dobry Państwu. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce, no właśnie. Rozmawiamy w okolicach 22 stycznia, a jest to 66. rocznica porwania i prawdopodobnie w tym samym dniu zabójstwa Bohdana Piaseckiego. Równocześnie rozmawiamy mniej więcej pół roku po śmierci Darii Dugin, która zginęła w zamachu w okolicach Moskwy w sierpniu roku 2022. I zachodzi takie podstawowe pytanie, bo chcemy przybliżyć, przypomnieć te postaci, okoliczności ich śmierci, ale też dlaczego byli znani. Byli znani i przede wszystkim te postacie były znane przede wszystkim ze względu na swoich ojców. Daria Dugin była córką Aleksandra Dugina, profesora. Natomiast Bohdan Piasecki to syn Bolesława, przedwojennego szefa Ruchu Narodowo-Radykalnego Falanga, a po wojnie przewodniczącego Stowarzyszenia PAX. Czy uważacie, że warto tego typu postacie przypominać i dlaczego akurat środowiska nasze, wywodzące się ze środowisk narodowych, uważają, że warto do takich postaci powracać? To do kogo pytania? Ja myślę, że każdy z nas na ten temat coś powie. Ja coś dopowiem, ale na końcu, bo ja... Kto pierwszy powie? Myślę, że tutaj... Mogę zacząć. Zaczniemy od Krystiana. Wspomniałeś, Rafale, i słusznie o połączeniu tych, o korelacji tych dwóch postaci. Z jednej strony Bohdana Piaseckiego, syna Bolesława, który stracił matkę, sanitariuszkę w powstaniu i wychowywał się w zasadzie z babcią, z ojcem. Z drugiej strony mamy Darię Duginę Platonową, jak sama przybrała ten pseudonim. Od Platona. Tak, tak. Platonistkę, tak? Odwołującą się do myśli Platona, takiej państwowej, która była jedną z dwójki dzieci Aleksandra Dugina, ma jeszcze 38-letniego syna Artura, no ale Artur jest bardziej, powiedziałbym, rockowym muzykiem i tak raczej polityką w wydaniu ojca nie jest zainteresowany. Przynajmniej nie wykazuje takich tendencji. No i moim zdaniem słusznie jest analizować obie te postaci. Dlaczego? Dlatego, że przypominając takie tragiczne, bardzo tragiczne dla rodziców wydarzenia, jak taka brutalna śmierć syna Piaseckiego Bohdana, jeszcze okupiona takim znęcaniem się psychicznym nad Bolesławem przez te środowiska stojące za tym mordem, środowiska, jak wskazują też dowody śledztwa, środowiska żydowskie powiązane z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, powiązane z Żydokomuną, chciały się prawdopodobnie zemścić na Bolesławie, biorąc pod uwagę jego pozycję polityczną, obawiały się go także po odwilży. I nie byli w stanie go bezpośrednio zabić, czy bezpośrednio mu zaszkodzić w taki sposób bezpośredni. No więc postanowili w sposób, mający znamiona rytualnego mordu, po prostu zabić jego syna, i też złamać psychicznie ojca, tak? Co jest pewnym, takim, powiedziałbym, jednym z największych uderzeń, jakie można zadać człowiekowi w polityce. I z drugiej strony mamy Dugina, któremu zamordowano córkę. I także jest to uderzenie przede wszystkim w ojca, tak? bo sama Daria też występowała politycznie, ale nie ma co porównywać jej rozpoznawalności i też na tym etapie jako 30-letniej działaczki związanej też politycznie z ojcem, trudno jest stawiać ją intelektualnie na jednej szali z Duginem, tak? Jako myślicielem. Ale przyczyniła się w tej tragicznej sytuacji do rozpropagowania swojego taty. Tak, i tutaj moim zdaniem moja teza co do tych dwóch postaci jest taka, że nie ma zwycięstwa bez ofiar i nie ma zwycięstwa bez zajadłych działań naszych czy przeciwników Dugina czy Piaseckiego, ponieważ niewątpliwie Bolesław Piasecki wygrał
z tą żydokomuną, tak? Oni później musieli w dużym stopniu wyemigrować z Polski. No nie zostali rozliczeni w takim sensie prawnym, no ale musieli wyemigrować. Piasecki funkcjonował dalej, miał duży wpływ. Będąc renegatem politycznym, miał duży wpływ na pewne sprawy w Polsce Ludowej. No to śledztwo było oczywiście, jak wspominają chociażby prawnicy zajmujący się tym śledztwem, jak na przykład Jacek Wasilewski, którego poprosił Piasecki o, jako młodego prawnika, o zajmowanie się w zespole prawnym tą sprawą, no to śledztwo było oczywiście przez kręgi rządowe. Warto też wspomnieć chociażby, że Gomułka też nie chciał tego śledztwa podnosić, bo Piasecki wysyłał pisma do Gomułki, do innych, do Moczara, żeby się tą sprawą zająć. No śledztwo było przez wiele lat prowadzone, no ale było prowadzone ewidentnie nieudolnie, było sabotowane, więc ta sprawa z różnych powodów politycznych no miała być nierozliczona. No ale tyle, na tyle, tak jak mówię, na ile tą sprawę poznaliśmy, no to te środowiska tak zwanej Żydokomuny no były związane ze sprawcami, oni tam wszyscy powyjeżdżali do Izraela, głównie za granicę i ukryli się przed wymiarem sprawiedliwości, z którym też byli w pewnym stopniu w zmowie. No ale tutaj przypadek Duginy i przypadek Bohdana no pokazuje, że no nie ma zwycięstwa bez ofiar, bo tak jak wygrał Bolesław Piasecki w dużym stopniu, w moim odczuciu, z tą Żydokomuną i ze swoimi przeciwnikami na tym etapie Polski Ludowej, tak też Aleksandr Dugin, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się 24 lutego, czyli operacja specjalna zlecona, i twarzą też się stał Władimir Putin, który przez wiele lat był liberałem, był nastawiony prozachodnio, no został przez tą operację zmuszony do rozejścia się z Zachodem, co było główną myślą Aleksandra Dugina. Więc biorąc pod uwagę taki aspekt ideologiczny, no to z jednej strony Piasecki przeforsował swoje poglądy w Polsce Ludowej, było to państwo jednonarodowe, no też kościół katolicki, z którym był mentalnie i religijnie związany w dużym stopniu Piasecki, no też obronił swoje pewne wpływy w społeczeństwie, a nawet je umocnił w dużym stopniu, biorąc pod uwagę dzisiejszą kondycję kościoła w Polsce. I podobnie Aleksandr Dugin, który nie jest, wbrew temu, co się w Polsce opowiada, nie jest mózgiem Putina, nie jest ideologiem Putina i formacji jednej Rosji, Putina i całej układu rządzącego w Rosji, no jego poglądy zostały zrealizowane nawet wbrew zapewne woli środowisk rządzących w Rosji, które są, nie ma co ukrywać, nastawione na współpracę gospodarczą z zachodnimi partnerami. No a tutaj Dugin, także w kontekście śmierci jego córki, która wypromowała jego poglądy, patrząc na to no, w sposób taki dość brutalny, no ale trzeba to przyznać, no wypromowała jego poglądy, sprawiła, że Daria Dugina, śledząc też kanały rosyjskie, ale też międzynarodowe, czy innych państw, gdzie eurazjatyzm ma swoją recepcję, no została ta myśl eurazjatycka, ta czwarta teoria polityczna Dugina wypromowana, no ale przede wszystkim w takim praktycznym wymiarze, no Dugin zwyciężył na tym etapie, ponosząc ofiarę z oczywiście przykrą życia swojej córki, no ponieważ Rosja, jak możemy to dzisiaj obserwować, patrząc na jej działania też ekonomiczne i polityczne, no rozstała się z Zachodem, nie wiadomo czy na zawsze, ale na tym etapie moim zdaniem myśl Dugina zwyciężyła, tak jak zwyciężyła myśl Piaseckiego, ale tak jak mówię, no ich przeciwnicy nie pozwolili, żeby to się obyło bez ofiar. No właśnie, a dlaczego z kolei ty, Ronaldzie, uważasz, że warto przypominać tego typu postaci? Od wielu lat w dniu porwania i śmierci Bohdana Piaseckiego ludzie się spotykają w różnych miejscach, najczęściej w miejscu, gdzie jego ciało zostało po 1,5 roku odnalezione. Dlaczego uważasz, że bo w innych sytuacjach jak gdyby krytykujemy tą grupę rekonstrukcji historycznej sanacji, że podkreślanie tych klęsk narodowych, gdzie zginęło mnóstwo Polaków niepotrzebnie w prowokacjach powstańczych, że jest to jakaś taka tradycja nam obca przy myśleniu naszym jakimś takim narodowym czy tożsamościowym. A z tej strony te pojedyncze ofiary, oczywiście trudno porównywać ofiarę kilku tysięcy czy kilkuset tysięcy ludzi z ofiarą jednej osoby, ale jest to na pewno ofiara złożona z ludzi, przez wrogów politycznych. Dlaczego uważasz, że warto do Bohdana powracać?
Czy tak, no jeśli chodzi o ten kult klęsk narodowych, czy kult ofiar, powiedzmy, no to ja rzeczywiście jestem sceptyczny i chyba wszyscy jesteśmy tutaj sceptyczni wobec tego celebrowania tego rodzaju rocznic. Natomiast oczywiście waga tego rodzaju celebracji zależy od tego, czy jakby nadaje się jej jakiś taki, czy doszukujemy się w danej ofierze jakiegoś sensu ideowo-historycznego. No i w moim przekonaniu właśnie znaczenie tej rocznicy zamordowania Bogdana Piaseckiego zasadza się na tym, co nam po jego ojcu zostało na poziomie idei. Odwoływanie się natomiast do historycznych korzeni danych idei jest ważne, ponieważ pozwala nam budować naszą własną tożsamość. To proszę Państwa, nie jest tak, że realizm polityczny jest czymś zupełnie oderwanym od kwestii tożsamościowo właśnie historycznych, ponieważ jakby czynnik moralny, czynnik ideowo-formacyjny jest integralną składową siły danego podmiotu politycznego. Jeżeli wobec tego chcemy budować siłę naszego własnego środowiska, musimy wiedzieć, skąd wyrastamy i jakie dziedzictwo nam pozostawili nasi poprzednicy. No i tutaj chciałem, proszę Państwa, nawiązać do tego, co Krystian powiedział o tym, że Daria Dugin, tak, czy Daria Dugina określała się, używała pseudonimu Płatonowa, czy też Platonowa, jak to niektórzy czytają. To jest moim zdaniem dosyć istotny czynnik, dosyć istotne odwołanie, nie może w kontekście samej Darii, która przy całym uznaniu jej talentów dziennikarsko-publicystycznych nie była oczywiście postacią na miarę swojego ojca, ani chociażby postacią na tę miarę, która by uzasadniała jej zabicie, jej zamordowanie. Była raczej, no powiedzmy, szeregową dziennikarką, ale jej ojciec, Aleksander Dugin, no jest filozofem politycznym, moim zdaniem, wiodącym na dzisiejszej scenie antysystemowej, dzisiejszej scenie nonkonformistycznej. I to nie tylko w Rosji. I nie tylko w Rosji, tak, możemy, jeżeli sobie będziemy analizować scenę europejską, powiedzmy, to tutaj... Czy szerzej euroazjatycką, bo też spotkałem się z kultem Darii Duginy, chociażby na grupach tureckich euroazjatów, odwołujących się do Dugina w Azji Środkowej, w wielu państwach, czy nawet na Węgrzech, no są grupy, które odwołują się do myśli Dugina, nawet w takim kontekście euroazjatyckim, globalnym, nawet w Ameryce Południowej zdarzają się. A w Ameryce Północnej ci, którzy okupowali Kapitol, nie odwołują się do Dugina? No, pewne elementy też oczywiście z nich czerpią. Co ciekawe, sam Dugin stara się wyjść naprzeciw właśnie również nonkonformistom, nazwijmy to, czy jakimś tam w szerokim tego znaczeniu, tego słowa znaczeniu antysystemowcom ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast tym, co łączy moim zdaniem osobę Bolesława Piaseckiego i Aleksandra Dugina i co sprawiło, że ja sam uważam odwołania do Bolesława Piaseckiego za bardzo istotne, jest coś, co Aleksander Dugin nazwał platonizmem politycznym. Sam Dugin napisał na ten temat książkę, tak zatytułował jedną ze swoich prac, jakby myśl Platona ustrojowo-polityczna, można powiedzieć, jest dla niego, czy zawierająca pewne wątki takie inicjacyjne, jest dla niego bardzo istotna. Czymże ów platonizm polityczny, proszę Państwa, jest? No to jest takie przekonanie, że powiedzmy społeczeństwo, wspólnota polityczna jest zbudowana na zasadach hierarchicznych, ale ta hierarchia ma charakter jakościowy, to znaczy odwołuje się do pewnych, nie do jakichś czynników odziedziczonych materialnie, tylko do zasług, tak, poziomu zaawansowania duchowego i społecznego umocowania danego człowieka i że można w tej hierarchii wspinać się na wyższe szczeble, bądź być degradowanym na niższe szczeble w zależności od właśnie swoich przymiotów jakościowych. To jest tak naprawdę istota platonizmu politycznego Aleksandra Dugina, coś, co jest jakby biegunowo sprzeczne z parlamentarną demokracją typu zachodniego. No i to jest również, proszę Państwa, coś, co możemy odnaleźć w myśli Bolesława Piaseckiego, który określał się od najmłodszych lat tak naprawdę jako właśnie platonik. Twierdził nawet, krytycznie odnosił się do filozofii Arystotelesa, twierdził, że Arystoteles
zepsuł Platona swoje takie koncepcje ustrojowe, jak na przykład organizacja polityczna narodu, czy organizacja polityczno-wychowawcza narodu, czyli jakby odpowiednik OPN-u przeznaczony dla młodzieży, budował właśnie na schemacie zaczerpniętym z pism Platona i był moim zdaniem jednym z niewielu, jeśli nie wręcz jedynym przedstawicielem tego, co dziś byśmy nazwali platonizmem politycznym w Polsce. Nie tylko teoretykiem, nie tylko kimś, kto wykładał tę ideę na łamach Akademika Polskiego, czy w kolejnych wydawanych przez siebie jeszcze przed wojną pismach, ale kimś, kto również budował strukturę zakładanych i kierowanych przez siebie organizacji na tym schemacie, bo zarówno Ruch Narodowo-Radykalny, właśnie projektowana organizacja polityczna narodu, jak i powojenne stowarzyszenie PAX miały moim zdaniem... A w czasie wojny Imperium Słowiańskie. Wspólny rdzeń filozoficzny w postaci właśnie owego platonizmu politycznego. No i tutaj warto jakby sięgnąć do szczegółów tej koncepcji piasecki-stowskiej, że tak to ujmę, ponieważ tam się pojawiają no, takie ciekawe kryteria wartościowania jednostek, które moim zdaniem również współcześnie należałoby zaadoptować. To jest kryterium intelektualne, tak? To jest kryterium, nazwijmy to, moralne, to jest wreszcie kryterium zasług społecznych, w zależności od oceny poziomu zaawansowania na tych trzech współrzędnych. Dana osoba miała zajmować jeden z czterech poziomów w projektowanej organizacji przez Piaseckiego organizacji politycznej narodu, która, jak wspomniałem, stanowiła kompletną, dopełnioną ideową alternatywę dla demoliberalizmu. Ja sam, jako człowiek krytyczny wobec demokracji liberalnej, krytyczny wobec wzorców ustrojowych przenoszonych do Polski z Zachodu, uważam platonizm polityczny za najwłaściwszy kierunek poszukiwań, za pewien punkt odniesienia, który powinniśmy sobie obrać przy tworzeniu naszych własnych koncepcji zorganizowania polskiej wspólnoty politycznej jako czegoś odrębnego i odmiennego od Zachodu. No i tutaj zarówno rzeczywiście Bolesław Piasecki szczególnie, ale również Aleksander Dugin jako współczesny punkt odniesienia moim zdaniem są czymś wartościowym. Natomiast jakby wracając do kwestii tych ofiar, jak Krystian powiedział, ich działalności politycznej, no to jakby trzeba też, proszę Państwa, budując tożsamość własnego środowiska, wiedzieć, z kim walczymy, tak? Nie tylko o co walczymy. Odpowiedzią na pytanie, o co walczymy, jest właśnie filozofia platonizmu politycznego w kontekście współczesnym i międzynarodowym, przedstawiona przez Aleksandra Dugina, w kontekście polskim, rdzennie tutaj endemicznym, żeby nie odwoływać się do jakichś wzorców rosyjskich, nie mówić tutaj w Polsce ruskim narzeczem, tylko sięgnąć do czegoś rodzimego. Takim punktem odniesienia może być właśnie Bolesław Piasecki. Ale oprócz tego, że powinniśmy wiedzieć, o co walczymy, powinniśmy również wiedzieć, przeciwko komu walczymy. No i tutaj ocena tam śmierci Darii Dugin moim zdaniem jest jakby już takim zagadnieniem wewnątrzruskim, powiedzmy, tak? To tam Rosjanie walczący o zebranie ziem ruskich i odbudowę rosyjskiego imperium powinni sobie skonceptualizować, kto jest przeciwnikiem tej koncepcji i dlaczego powinni z tymi ludźmi walczyć i że w ogóle powinni z nimi walczyć, bo chyba to nie jest dziś oczywiste w Rosji. Natomiast my tutaj w Polsce, sięgając do tego, wspominając ten epizod w postaci zabójstwa, zamordowania Bogdana Piaseckiego, no bardzo łatwo możemy wskazać naszych przeciwników. To jest wspomniana tutaj wcześniej Żydokomuna, ale też jakby przestrzegałbym przed nadawaniem, przed jakby nad przesadnym kontekstualizowaniem tej kategorii, zarówno etnicznym, jak i historycznym. Dzisiaj, proszę Państwa, komunizm jest ideologią od dawna martwą, w związku z tym wyciąganie wniosku z tego epizodu, że naszymi przeciwnikami są na przykład komuniści, byłoby pewnym przekierowaniem na niewłaściwy tor
naszej własnej refleksji politycznej. Moim zdaniem ten jakby taka mentalność, która była, uzewnętrzniała się w historycznej Żydokomunie, do dziś jest żywa. I ona, proszę Państwa, no, nie do końca bym się zgodził, że Bolesław Piasecki wygrał historycznie. Po jego paksie do dziś, jak wiemy, niewiele pozostało. Nic praktycznie nie pozostało. Jego idee nie są kontynuowane dzisiaj. Raczej tutaj, no, powiedzmy, są pewnie epigonii, ale nie ma osób, które by je twórczo rozwijały i dopasowywały do współczesnych realiów. Natomiast owa Żydokomuna, no, jak najbardziej znalazła swoich ideowych potomków i no, dzisiaj można powiedzieć KSS Core określają politykę naszego kraju i tożsamość naszego narodu. Wspominając śmierć Bogdana Piaseckiego, no, powinniśmy sobie tutaj jasno i wyraźnie powiedzieć, że ta oligarchia demoliberalna, która dzisiaj nami rządzi, no, to są ludzie, którzy przecież całkiem otwarcie gdzieś tam historycznie się odwołują, prawda, do roku 56, do tam tak zwanego polskiego października, do, nie wiem, demoliberalizmu, tak, do trendów liberalizacyjnych w PRL, których przeciwnikiem był Bolesław Piasecki. No i to nie umarło w 57 roku, to wręcz jakby dzisiaj się zmaterializowało w postaci ustroju, w którym żyjemy, i w postaci oligarchii rządzącej naszym państwem. Więc walka trwa, bym powiedział. Rzeczywiście Bogdan Piasecki był jej tragiczną ofiarą, bo no, nawet porównując go ze wspomnianą Darią Dugin, no ile Daria Dugin była publicystką, była aktywnym działaczem politycznym, no, była też kobietą, co moim zdaniem jakby wyklucza kierowanie przeciw niej przemocy politycznej, ale Bogdan nie zdążył. No właśnie, no Bogdan był dzieckiem po prostu, więc... No nastolatkiem, miał 16 lat. Tak, no właśnie, więc jakby tutaj no jakaś tam różnica mimo wszystko zachodzi, ale no jakby ta tragiczna ofiara powinna nas naprowadzać na wniosek, właśnie przeciwko komu walczymy. No i też nie powinniśmy zapominać, że no ta opcja moim zdaniem nie skończyła się wraz z wyjazdem tam do Izraela ludzi prawdopodobnie odpowiedzialnych za ten mord. Ideologia, która im przyświecała, znalazła swoje nowe historyczne wydania. No i my dopiero musimy zrobić z tym porządek, prawda? To jest jeszcze walka, którą musimy kontynuować. I tutaj odpowiadając na to, co powiedział Ronald, ja mówiłem w kontekście zwycięstwa Piaseckiego, nie, oczywiście się zgodzę, że ta formacja, która jest odpowiedzialna bezpośrednio czy pośrednio za zamordowanie Bogdana, no i też takie gnębienie Piaseckiego tymi tam, no ta sprawa dalej trwała, tak, no 20 lat ponad lat śledztwa, ci mordercy Bogdana, no też tam dzwonili do Piaseckiego, tam go ciągali po Warszawie w różne adresy, on cały czas liczył, że to dziecko jednak żyje, jego syn i tak dalej. No bardziej chodziło mi o to, że biorąc pod uwagę no, taki realizm polityczny, który cechował Piaseckiego, to co najbardziej cenię u Piaseckiego, ten realizm, a co często jest mu czynione jako zarzut przez środowiska szeroko pojętej prawicy narodowej, także w Polsce, no to jest fakt, że Bolesław Piasecki w 1944 roku no, był w sytuacji no, beznadziejnej, no, został zatrzymany przez NKWD. Równie dobrze w jego historii nie byłoby niczym nadzwyczajnym, gdyby po prostu no, NKWD wzięłoby go do osobnej sali w więzieniu i po prostu go zastrzeliło, tak? A biorąc pod uwagę różnicę potencjałów tej tak zwanej Żydokomuny później, a to w jakich pozycji startował Piasecki, no to niewątpliwie takie ideologiczne wątki, jakie pojawiły się w PRL-u i w jego kształcie jako państwa do 89 roku, no to niewątpliwie odbieram jako sukces takich osób jak Piasecki, że to państwo socjalistyczne było jednolite etnicznie, kościół katolicki, jakby go nie oceniać, no był bliski Piaseckiemu, no miał wpływy i to tak jak mówię, no moim zdaniem dużo większe na społeczeństwo niż dzisiaj. Było to państwo też kultywujące dzięki chociażby wydawnictwu Pax
Piaseksy, kultywujące pewną tradycję narodową, były wydawane różne prace. Piasecki ratował w imię realizmu politycznego, budowania też swoich kadr, ratował wielu, wielu AK-owców, NSZ-owców, którzy mogli pracować w jego przedsiębiorstwach. Więc tutaj w tym kontekście no Piasecki, mierząc potencjały obu stron, no moim zdaniem na tym etapie wygrał. Oczywiście jego formacja polityczna się zakończyła, bo sam... Po jego śmierci raczej przegrał z wewnętrzną paksowską opozycją i z konkurentami. Tak, no biorąc też pod uwagę no, dorobek intelektualny Piaseckiego, no to był praktyk. Tak jak mówię, no cenię w jego postaci przede wszystkim ten wątek jego czynownictwa, tak, no działania. Nie był pisarzem. Ale jeśli chodzi o jego pracę, no takie publicystykę bardziej i jego pracę intelektualną, no to jego prace no, nie są zbyt ciekawe, są mocno osadzone w bieżącej polityce, co też no, trudno, nie mógł też pewnych wątków mimo wszystko w PRL-u poruszać. Jego w ogóle życiorys był też objęty pewną cenzurą i nie można było też krytykować oficjalnie Piaseckiego, co próbował chociażby Jan Józef Lipski. No tutaj wpływy Piaseckiego były spore, no ale też nie mógł w pełni rozwinąć skrzydeł jako powiedzmy intelektualista, ale niewątpliwie jest postacią ważną jako przykład, no tak jak mówię, no zwycięstwa politycznego, niekoniecznie na dłuższą metę, ta formacja się zakończyła, no ale też są inne wątki w kontekście śmierci Bohdana, które warto myślę wspomnieć, biorąc pod uwagę dzisiejszą sytuację i poglądy osób, które się odwołują do Piaseckiego, chociażby tak jak wspomniałem w początku, no nie ma zwycięstwa bez ofiar, dlatego, że walczymy, tak jak walczył Piasecki, tak jak walczy Dugin, no różnie też możemy interpretować naszych przeciwników politycznych, no ale jako różni działacze polityczni czy komentatorzy odwołujący się do Polski suwerennej, niezależnej, często sprawiedliwej społecznie, no przecież no niezależnej no przede wszystkim od Zachodu, tak, no a ludzie, którzy stoją za śmiercią czy Bohdana Piaseckiego, czy są związani, czy fetują śmierć Darii Duginy, no są to ludzie, którzy w ten czy inny sposób związali się też z tym światem zachodnim, no czy mordercy Piaseckiego z tej tak zwanej żydokomuny, no i w sposób płynny przeszli z pozycji takich stalinowskich, no zaprowadzali w Polsce pewien terror do odwilży do 56 roku, później już mieli z tym problem, musieli często wyjeżdżać, szczególnie w marcu 68, no ale ci ludzie nie zniknęli i tak jak wspomniał Ronald, no ich dzieci są związane z tą formacją prozachodnią, ale oni sami też wiązali się z tą formacją prozachodnią, no chciałbym tutaj też naszym widzom uwypuklić pewien fakt, że ze śmierci Bohdana nie tylko cieszyły się środowiska proizraelskie, prożydowskie, które utożsamiały Piaseckiego no z antysemityzmem. Przedwojennym antysemitą. I wojennym, tak, i zarzucali mu różne mniej bądź bardziej zmyślone zbrodnie też z okresu wojennego, partyzanckiego. No ale też Radio Wolna Europa też w sposób taki powiedziałbym mało powiedziałbym parlamentarny, no odnosiła się do śmierci Bohdana. Był to wątek eksploatowany w propagandzie zachodniej, no i przez ludzi z Zachodu, no, którzy później z tymi, z Józefem Światło i tak dalej, no też w pewien sposób weszli w interakcję. No tutaj całe to środowisko poststalinowskie tej żydokomuny, która też ich dzieci, no może w sensie nie ideologicznym, ale takim genetycznym, z nimi związane dzieci, to też mają w Polsce trochę do gadania, no to są wszystko ludzie, którzy się związali z opcją prozachodnią, tak? A czy mówimy o Duginie, czy mówimy o Piaseckim, no łączył ich, no może sam Piasecki nie określiłby się wówczas jako euroazjata, lecz gdybyśmy mieli okazję spotkać w jednym miejscu Dugina i Piaseckiego, to myślę, że wiele refleksji jednego i drugiego, czy w kontekście religijnym, bo też podejście Piaseckiego do religii było, no tak jak mówię, katolickie, ale też specyficzne, tak, no był katolicyzm postępowy, wieloświatopoglądowość, no bo są te wątki też jego podejścia trochę odbiegające od takiej ortodoksji katolickiej. No a z drugiej strony mamy Dugina, który jest oczywiście prawosławny, no ale jest to prawosławie takie no, prawie że staroobrzędowe, bez popowców, no to tutaj, no też trochę inaczej to interpretuje niż ortodoksja prawosławna, ale myślę, że gdybyśmy w jednym miejscu zetknęli ich i dali im parę godzin na rozmowę, no to myślę, że byłaby to na pewno intelektualna uczta, ale z drugiej strony no w wielu kwestiach by się zgodzili. Więc tutaj te przypadki zabójstwa, no tak jak mówię, z jednej strony jest pewna nić taka...
takiej interpretacji tej kwestii, no w kontekście tego, kto za tym stał i kto na tym skorzystał. No ale też z drugiej strony pokazuje to, że rządy nie są czarno-białe. I tak jak PRL-u nie da się oceniać pod względem jako to jakiejś jednej formacji, która przez cały czas rządziła, no były różne frakcje. Tak w Federacji Rosyjskiej są różne frakcje, tak na Zachodzie są różne frakcje. I tutaj trzeba też brać pod uwagę walkę frakcyjną, czy natolińczyków i puławian w kontekście śmierci Bogdana. Także w kontekście śmierci Darii Duginy no, są różne frakcje w Rosji, mniej bądź bardziej liberalne, które wcale za Duginą nie będą płakały, a nawet za Aleksandrem Duginem by nie płakały. I są też różne frakcje, czy na Zachodzie, czy we współczesnej Polsce, więc tutaj trzeba sobie zdawać sprawę, że nasi przeciwnicy związani z tą orientacją prozachodnią, no nie jest to bynajmniej, nie są to bynajmniej słodkie kotki, które będą w sposób demokratyczny z nami walczyły, tylko będą posuwały się nawet do najgorszych zbrodni, byle tylko ich interes ekonomiczny, ich interes polityczny został zrealizowany. No właśnie, ja jeszcze swoje dorzucę, takie trochę symboliczne, że zgadzam się tutaj z tym, co powiedział Krystian, że nie ma zwycięstwa bez ofiar i takim wspólnym wątkiem, który może łączyć obie postacie, tak jak powiedział z kolei Ronald, to jest właśnie ten platonizm. I ja bym tu przypomniał pieśń, która w kręgach Bolesława Piaseckiego w czasie wojny się zrodziła, to znaczy Wymarsz uderzenia. I tam jest wprost powiedziane w tym oryginalnej wersji, bo teraz niektórzy śpiewają troszeczkę zmienioną wersję, tam refren jest taki, że imperium, gdy powstanie, powstanie z naszej krwi. Co prawda w filmie o Imce śpiewają, a Polska, gdy powstanie, to powstanie z naszej krwi, ale oryginalnie te bataliony uderzeniowe śpiewały o tej idei z czasów wojny Bolesława Piaseckiego, że miało powstać Imperium Słowiańskie. Więc kwestia tej ofiary, która zresztą była również w publicystyce i w twórczości sztuki narodu bardzo uwidoczniona, że właśnie kwestia złożenia pewnej ofiary, ażeby osiągnąć pewne cele narodowe, polityczne i tak dalej, jest bardzo ważna i łączy, myślę, te postacie tych wielkich ojców, to znaczy Aleksandra Dugina, a wcześniej Bolesława Piaseckiego, no i tych ich dzieci, które no, zginęły no, głównie ze względów na ojców, ale to jest właśnie ta ofiara, dzięki której na pewnym etapie, można powiedzieć, Bolesław Piasecki odniósł pewien sukces ideowy i nie tylko, i w pewnym sensie ten sukces odnosi w tym momencie Aleksandr Dugin. I trzeba się temu przyglądać, czy na przykład tak jak sprawy związane z Bolesławem Piaseckim, jego inicjatywy nie zostały pogrzebane przez jego współpracowników, przez walkę o schedę po nim. O majątek, o przedsiębiorstwa, o ośrodki wypoczynkowe. No, byliśmy kiedyś z Ronaldem w Halinie, czyli w ośrodku paksowskim, który stoi od 30 lat w ruinie. Czy podobnie, bo na pewno są tacy, którzy chętnie by to tak widzieli, spuścizna i dzieło Aleksandra Dugina nie zostanie zniszczone przez jakieś zewnętrzne siły, ale przez na przykład jakichś jego współpracowników, czy ludzi, którzy rzekomo w tej chwili go wspierają. Tak też bywa, że po prostu nieraz wśród tych nam najbliższych są ci, którzy sieją największą destrukcję. No cóż, ja bym powiedział, że jakby nawiązując do tego, co wcześniej zostało powiedziane, że rzeczywiście obok platonizmu politycznego, tym, co nam po Bolesławie Piaseckim na pewno zostało, jest ów realizm polityczny. Przy czym nie sprowadzałbym realizmu politycznego do, no nie wiem, układania się z władzą, najogólniej mówiąc. Piasecki też, no troszkę bym tutaj polemizował, że Piasecki nie był jakimś pisarzem politycznym. Moim zdaniem to jego
jego przedwojenne prace, które się ukazały, czy artykuły w zasadzie, które ukazywały się na łamach Akademika Polskiego. Czy bardziej publicystą, pisarzem. No ja bym raczej powiedział, że krótkie to raczej były krótkie formy. Ale tak, ale moim zdaniem utrzymujące mimo wszystko wysoki poziom, jeśli chodzi o filozofię polityczną, dla mnie w istocie te jego właśnie przedwojenne artykuły na łamach Akademika Polskiego, programowe takie teksty dla najpierw środowiska Akademika Polskiego, a później Ruchu Narodowo-Radykalnego są jakimś takim najistotniejszym punktem odniesienia w jego dziedzictwie, czy w jego spuściznie intelektualnej. No, między innymi właśnie w jednej z tych wypowiedzi, również w rozmowach prywatnych przytaczanych przez współpracowników Piaseckiego, on mówił o tym, że nie wystarczy w polityce mieć rację, trzeba mieć siłę również, żeby tę rację przeforsować. I o tym na pewno warto pamiętać, to jest jakby realizm taki niewulgarny, jak dzisiaj niektórzy chcieliby to pojęcie realizmu sprowadzić do kolaboracjonizmu, który też oczywiście ma w pewnych okolicznościach historycznych swoją wartość, ale jakby nie wyczerpuje kategorii realizmu. Realizm to jest docenianie siły w polityce i świadomość znaczenia siły w polityce. Piasecki, proszę Państwa, był świadom znaczenia siły w polityce, jakoś tam kompilując ze sobą jego platonizm polityczny i jego realizm, możemy powiedzieć, że no, strategia Ruchu Narodowo-Radykalnego w okresie międzywojennym, ale również strategia choćby środowiska no, wyrastającego z RNR-u na początku wojny, czy strategia już powojenna, jakby te dwa czynniki wykorzystywała, to znaczy w platonizmie, proszę Państwa, dosyć istotną rolę odgrywa dialektyka. Piasecki był tego świadom i jego działania miały charakter dialektyczny. To nie jest przypadkiem, że z jednej strony stosował tak zwaną strategię penetracyjną, wprowadzając swoich ludzi do różnych organizacji politycznych, Narodowej Partii Robotniczej, innych tego typu formacji, deklarując zamiar oblężenia sanacji i jakby jej wyizolowania politycznego. Z drugiej dogadywał się z pułkownikiem Adamem Kocem i no, pod jego protekcją założył Związek Młodej Polski i przez pewien czas dzięki Jerzemu Rutkowskiemu kontrolował Związek Nauczycielstwa Polskiego. No a równocześnie, gdy te właśnie działania penetracyjne przybrały najbardziej zaawansowany poziom, najintensywniejsze były też działania terrorystyczne Ruchu Narodowo-Radykalnego, podkładanie bomb, proszę Państwa, tam ataki, rozbijanie zebrań partyjnych, konkurencyjnych organizacji itd., itd. Chodziło o to, żeby siłę zastosować jako argument przetargowy w zarówno negocjacjach z sanacją, jak i w, no jakby w relacjach z konkurentami politycznymi na poziomie ulicznym. Z kolei, proszę Państwa, w okresie u początku II wojny światowej, zaraz po klęsce wrześniowej, mamy taki trochę zaciemniony dzisiaj epizod powstania tak zwanej Narodowej Organizacji Radykalnej, której jedną z ważniejszych postaci był Andrzej Świetlicki, bliski współpracownik Bolesława Piaseckiego z okresu międzywojennego. Nie wiadomo, na ile inspirowany po wrześniu 1939 przez samego Piaseckiego. Ów Andrzej Świetlicki założył Narodową Organizację Radykalną, czy też Narodowy Obóz Rewolucji, różnie się ten skrót rozwija, który próbował nawiązać kontakty z Wehrmachtem, powtórzyć sytuację z okresu I wojny światowej, gdy jakby niemiecka generalicja tworzyła Polnische Wehrmacht właśnie na terenach Imperium Rosyjskiego podbitych przez Niemców. Podobno również sam Piasecki prowadził takie rozmowy z Wehrmachtem w okresie już II wojny światowej. No oczywiście z czasem reżim hitlerowski jakby no, pokazał armii, gdzie jest jej miejsce, to znaczy armia się miała nie mieszać do polityki na terenach okupowanych, mieli o niej decydować cywile partyjni z NSDAP. No i to oczywiście miarkowało, znaczy stało się powodem klęski tej koncepcji Świetlickiego, rozbicia Narodowej Organizacji Radykalnej. Sam Świetlicki zginął w Palmirach w pierwszej połowie 1940 roku. Ale proszę Państwa, równocześnie do Narodowej Organizacji Radykalnej powstała bodajże Narodowa Organizacja Walki, jeśli dobrze pamiętam, to się nazywało, i na jej czele stanął Przetakiewicz.
więc no, mamy niejako powtórzenie tej sytuacji przedwojennej. Z jednej strony jakieś, nie wiem na ile, nie mam dowodów, nie ma, i chyba nie ma ich do dziś historycznych, na ile to było autoryzowane przez Piaseckiego, próby penetracji niemieckiego okupanta. Z drugiej no, planowana eskalacja przemocy przez Narodową Organizację Walki, rozbudowy partyzantki antyniemieckiej, więc znów mamy tutaj siłę jako pewien argument przetargowy. No wreszcie, proszę Państwa, po II wojnie światowej mamy tam ruch nienazwany, prawda, tam wieloświatopoglądowość i tak dalej, czyli z jednej strony no, próbę zaangażowania polskich katolików i tych narodowców tam wyciąganych gdzieś z kazamatów komunistycznych w no, takiej formule, która zakładała potrójne zaangażowanie, tak, narodowe, socjalistyczne i katolickie. No a z drugiej strony jest koncepcja, że dogadywania się z Moskwą ponad czy obok polskich komunistów, żeby no, w przyszłości zwyciężyć zwycięzcę, koncepcję przezwyciężenia zwycięzcy, tak, czyli zastąpienia władzy komunistów przez no, władzę tego właśnie środowiska paksowskiego, nazywanego początkowo eufemistycznie ruchem nienazwanym, niedookreślanego ideologicznie nigdy. Ja, proszę Państwa, przypominam sobie wywiad w Rzeczpospolitej opublikowany przed laty z bodajże Władysławem Piaseckim, którego tam zapytano, no, jakie miało być zwieńczenie tego przezwyciężenia zwycięzcy, to znaczy o co Paksowi chodziło w gruncie rzeczy w jego idei no, zastąpienia PZPR-u władzy. Władysław wtedy odpowiedział coś w rodzaju, że nawet w domu się o tym nie mówiło, bo to była taka no, trochę śmierdząca sprawa, jak na ówczesne warunki ustrojowe, ale tam z jakichś półsłówek, aluzji i półgębkiem czynionych uwag można wnioskować, że to byłaby jakaś taka narodowa, socjalna dyktatura. Tak? No i tutaj pojawia się moim zdaniem, proszę Państwa, trzeci wątek, który warto wspomnieć w kontekście Bolesława Piaseckiego, o czym trochę też Krystian wspomniał, mianowicie ten modernizm katolicki. Tak? Bolesław Piasecki wyłożył jego koncepcję we wstępie do swojej książki Zagadnienia istotne, wciągniętej na indeks ksiąg zakazanych Watykanu, ale moim zdaniem wartej uwagi i tłumaczącej również wydawanie przez Pax na przykład literatury no, z obszaru modernizmu katolickiego. Czym to wszystko, jakby, jaki moim zdaniem był sens brnięcia w tym kierunku przez Bolesława Piaseckiego? No właśnie ten wstęp do zagadnień istotnych, proszę Państwa, to wyjaśnia. Bolesław Piasecki tam pisze, że jakby Kościół katolicki, środowiska katolickie nie doceniały aspektu kontynuacji dzieła stworzenia, co miało znajdować wyraz w większym społecznym zaangażowaniu katolików, w tworzeniu pewnych struktur polityczno-społecznych, które byłyby zgodne z duchem chrześcijańskim. No i tam oczywiście pojawia się uszczegółowienie tego, tak, że tam powiedzmy działalność środowisk nawet formalnie wrogich chrześcijaństwu, ale realizujących ideał chrześcijański powinno być wspierane przez katolików. To jest moim zdaniem temat na odrębną dyskusję, ale chciałbym, żebyśmy tutaj skupili się na tym właśnie kontynuacji dzieła stworzenia, mówiąc językiem chrześcijańskim, czyli no, budowie jakiejś alternatywy politycznej, bo to, co rozumiano w Paksie pod kontynuacją dzieła stworzenia, to było coś radykalnie zachodniego i tutaj docieramy do aspektu eurazjatyckiego, ale o tym za chwilę. Proszę Państwa, w ewolucji ideowej Bolesława Piaseckiego, gdy porównamy sobie okres przedwojenny, wojenny i powojenny, no widać pewne rozszerzanie pola politycznego. Tak, przed wojną Piasecki był rewolucjonistą narodowym, w okresie II wojny światowej tam marzyło Imperium Słowiańskim, czyli jakiejś konstrukcji takiej, można powiedzieć, środkowoeuropejskiej. W okresie powojennym mówił o tym, że socjalizm, obóz radziecki pokona kapitalizm, a następnie właśnie nurt spirytualistyczny zastąpi nurt materialistyczny. Co to oznacza, mówiąc dzisiejszym językiem? No, że proszę Państwa, ten obóz zachodni zostanie
przegra zimną wojnę, a na miejsce materialistycznego marksistowskiego Związku Radzieckiego powstanie jakieś, no powiedzieli, możemy sobie dopowiedzieć, jakieś imperium chrześcijańskie. No i jaka jest wartość tego? No, że proszę państwa, dzisiejszym katolikom, dzisiejszym nawet chrześcijanom, bo tam Piasecki też był otwarty na inne nurty chrześcijaństwa, pokazuje kierunek zaangażowania politycznego, proszę państwa, że być może warto by to zaangażowanie skierować w kierunku rewolucji chrześcijańskiej, można powiedzieć, tak? Rewolucji chrześcijańskiej, której Piasecki był w Polsce moim zdaniem przedstawicielem, ale nie był jedynym przedstawicielem w Europie. Moglibyśmy wskazać na przykład cały nurt lewicy katolickiej w Belgii, tam od której jakimś wojennym zwieńczeniem był na przykład Léon de Grelle, prawda? Moglibyśmy wskazać nurty radykalizmu społecznego wśród chrześcijan, wśród katolików francuskich, które niekiedy znajdowały ujście na przykład w państwie Vichy, a już po wojnie w ruchach narodowo-rewolucyjnych. Ja bym tutaj jakby sugerował, żeby środowiska katolickie, tak, środowiska traktujące swój katolicyzm poważnie, nie tylko jako sprawę prywatną, ale również sprawę ładu społecznego, porządku społecznego, przemyślały tę ideę właśnie kontynuacji dzieła stworzenia, tak, zaangażowania katolików w budowę alternatywnego wobec kapitalizmu, wobec tego materialistycznego satanizmu porządku społecznego. No i ostatni wątek, który chciałem poruszyć, to jest ów eurazjatyzm. Rzeczywiście ja się tu zgodzę z Krystianem, że Piasecki był poniekąd polskim prekursorem eurazjatyzmu i w tym sensie dla mnie również jest postacią ważną, jakimś historyczną inspiracją. I to nie jest tylko kwestia jego publicystyki z okresu powojennego, no po części dającej się tłumaczyć ówczesnym reżimem politycznym, ale również tego, co Piasecki pisał przed wojną i pisał również w trakcie wojny. On, proszę państwa, nienawidził Zachodu, uważał, że z Zachodu do nas masoneria przyszła, demoliberalizm, tam wzorce konstytucyjne III Republiki Francuskiej. Nawet w okresie II wojny światowej, gdy okupacja niemiecka i jej bardzo surowy reżim poniekąd wpychały Polskę do wspólnego obozu z anglosasami, Piasecki był w polskim podziemiu tym, który z największą niechęcią odnosił się do tego rodzaju związków. I to, że on się w 1944 dogadał z Iwanem Syrowem, a nie na przykład i chciał rozładować las pod ziemię antykomunistyczne, a nie sam uciekł do tego lasu. Moim zdaniem da się również wytłumaczyć faktem, że w odróżnieniu od podziemia antykomunistycznego Piasecki nie spoglądał z nadzieją na Zachód. Nie spodziewał się stamtąd niczego dobrego. Żołnierze wyklęci, tak zwani żołnierze wyklęci, tak nazwani, znaczy można powiedzieć, no nie wiem, żołnierze niezłomni, czy żołnierze zagubieni, być może z dzisiejszej perspektywy naszej można by ich określić, wierzyli w Zachód, tak, wierzyli nie tylko w tym sensie, że Anglia tutaj przyjdzie i Polsce pomoże, że tam nadjedzie generał Anders na białym koniu, ale również wierzyli, że zasadne jest przeszczepianie pewnych wzorców politycznych z Zachodu. Bolesław Piasecki w to, proszę państwa, nie wierzył i moim zdaniem do tego go doprowadził platonizm polityczny. Zwieńczeniem tego było właśnie pogodzenie się z tym, że jakimś tam punktem odniesienia po II wojnie światowej stała się dla niego Rosja komunistyczna wówczas. Tutaj jakby chciałbym podkreślić, że jakby bardziej wartość, większy akcent należy położyć na ową antyzachodniość niż na prorosyjskość, bo jakby sama prorosyjskość jest jakimś, nie wiem, orientacją geopolityczną, czy nie wiem, wyrazem jakiegoś sentymentu historycznego, jak to niekiedy również dzisiaj bywa. Natomiast antyzachodniość, która, jak mówię, była moim zdaniem pewno stałą w myśli Piaseckiego przed wojną, w trakcie wojny i po wojnie, jest czymś, co zawiera bardzo solidny wsad filozoficzny i ideowo-polityczny. I to ona powinna być jakby osnową polskiego, można powiedzieć, no, kontynuacji
kontynentalizmu, że tak to określę. I co jakby to powinno oznaczać? Na przykład antyindywidualizm, prawda? To też jest coś, co się u Piaseckiego przewija przez cały jego okres zaangażowania politycznego. No, możemy sobie badać głęboko tę myśl i tam wyłuskiwać z niej treści nas inspirujące i treści wartościowe. No, dlatego właśnie Piasecki jest ważny, tak? Dlatego jest ważny dla nas dzisiaj. Zabójstwo jego syna oczywiście było tragicznym epizodem w walce przez niego prowadzonej. Fakt, że zabójcy Bogdana nie zostali schwytani, no, moim zdaniem jednak był jakąś tam klęską Bolesława Piaseckiego. Może tutaj właśnie no, ta kwestia budowy własnej siły, własnego środowiska, no, nie została w pełni zrealizowana. Ale no niewątpliwie ten rdzeń jego myśli, który również po wojnie został zachowany, jest czymś, co powinno nas dzisiaj inspirować. Także mniej bym się skupiał na samym zabójstwie, bardziej na tym, dlaczego Bogdan Piasecki zginął i kto go zabił właśnie. To jest coś, co powinniśmy sobie zapamiętać z tej rocznicy, bo to nam nasuwa pewne wnioski dotyczące współczesności również. Jeszcze byś chciał coś podsumować? Myślę, że warto też położyć jednak nacisk na samo zabójstwo Bogdana w kontekście no, wpływów Piaseckiego, takiej tej strony praktycznej jego wpływów politycznych, ponieważ samo śledztwo toczyło się pod jego naciskiem. Oczywiście Piasecki nie mógł, będąc jednym powiedzmy z liderów politycznych jednego ze środowisk, no, doprowadzić do końca tej sprawy. Jednakże samo, jak możemy zobaczyć i wyciągnąć też z tego wnioski, że tutaj z jednej strony to, o czym mówił Ronald, w pewnym stopniu, jeśli chodzi o ten wątek ideologiczny, to jest bardzo ważne, ale z drugiej strony przykład Bogdana Piaseckiego pokazuje nam, szanowni państwo, że jeśli myślimy realnie o zbudowaniu formacji politycznej propolskiej, tak jak mówiłem, społecznie sprawiedliwej, każdy z różnych pozycji można, czy religijnych, czy niereligijnych, dojść do takich wniosków, ale też skupiającej się na, no, na pozbawieniu Polski tych wpływów kompradorskich, takich sprowadzających nas do roli peryferii tych wpływów zachodnich, na pewno trzeba budować formację polityczną z jednej strony realistyczną, ale z drugiej strony na tyle silną i na tyle oddolnie budowano jak piramida, tak? Jak piramida, czyli mającej szerokie postawy i społeczne, tak jak miał Pax, i ekonomiczne, i będącej też w pewnym stopniu wieloświatopoglądową, tak jak o tym pisał Piasecki, nie tylko na poziomie, tak jak to Piasecki ujmował, katolickości, socjalizmu i idei narodowej, ale też na poziomie różnego też to o tym, o czym wspomniał Ronald, czyli różnego rodzaju nurtów dochodzenia do wspólnych wniosków, też z jednej strony zdolności rozmawiania, zdolności taktycznego bądź strategicznego na dłuższą metę, długofalowo współpracowania z pewnymi środowiskami, często które no może inaczej ujmują innymi słowami to co chcemy wyrazić, no ale Piasecki pokazuje, że trzeba mieć zdolność budowania formacji nie tylko ideologicznej, ale też formacji ekonomicznie podpartej pewnymi podstawami i mogącej bronić się, bo niewątpliwie no, nasi przeciwnicy, tak czy inaczej rozumiani, no, będą przeciwko nam wyciągać wszystkie brudy. Będą chcieli uderzać w nas, w nasze rodziny, więc tutaj trzeba być na to przygotowanym i trzeba pod względem takiego pragmatyzmu politycznego budować środowiska polityczne nie od góry, nie od liderów, ale od dołu, no bo sam Piasecki jest oczywiście charyzmatycznym liderem, wiele osób mających z nim do czynienia wspomina, że nawet wręcz apodyktycznie potrafił wypowiadać się wobec swoich współpracowników, no i też tak taką pewnością siebie przekonywać innych, no ale też stało za nim duże grono ludzi, którzy stanowili pewien kręgosłup organizacyjny Paksu. To jest to, czy w sprawie Bogdana Piaseckiego państwo nie chciało znaleźć sprawców, no to ludzie Piaseckiego
Piasecki'ego byli w stanie to zrobić, ale tylko dlatego, że Piasecki rozbudował swoje wpływy ekonomiczne, biznesowe, polityczne, ale też budował swoje relacje w tamtym układzie geopolitycznym, gdy Polska była pod dużym wpływem Związku Radzieckiego. No budował też swoje bezpośrednie relacje, czy poprzez na początku Iwana Sierowa, no ale nie jest też tajemnicą, że jego środowisko miało kontakty czy z marszałkiem Rokossowskim, czy z innymi. I tutaj polemizując w pewnym stopniu z Ronaldem, pod względem takim społecznym, pod względem charakteru narodowego Polaków, no Polacy, trzeba sobie to powiedzieć wprost, sami z siebie nie są w stanie wykrzesać takiego rewolucyjnego zapału, aby dokonać, w naszej historii nie ma takich przypadków, dokonać samodzielnie jako Polska, będąc zarzewiem takiej rewolucji, czy rewolucji światopoglądowej, czy ekonomicznej. No, większość zmian na lepsze, czy na gorsze, no, przychodziła do nas z zewnątrz i tutaj nie ma co w takim popadać też, co uważam, Ronaldzie, w twojej publicystyce często wybrzmiewa, no w taką, po 24 lutego, w taką, no mówiąc wprost, no taką nawet rusofobię w pewnym stopniu, tak? Taką krytykę, no może to nie jest, no to dobre może, słowo. Może w innej dyskusji. Tak, ale przejdziemy do tamtych tutaj, wątków. Tutaj w kontekście Piaseckiego, że no oczywiście nie można być całkowicie uwieszonym, czy Piasecki, nie uważam Piaseckiego za uwieszonego jakiejś moskiewskiej klamki, mówiąc tak brutalnie. Nie można być też uwieszonej czy zachodniej klamki, czy jakiejkolwiek innej. No, musimy się trzymać swojej klamki, no ale postać Piaseckiego pokazuje, że trzeba mieć wielowektorowe, jak to się modnie mówi, podejście i trzeba zachowywać, nie ma co zamykać żadnych drzwi i tak współcześnie też nie ma co zamykać żadnych drzwi, czy po 24 lutego, czy wcześniej, czy po 45 roku, trzeba mieć możliwość rozmawiania ze wszystkimi mocarstwami, także będąc krytyczny wobec Zachodu, nawet z Zachodem, ponieważ jesteśmy w takim miejscu, jakim jesteśmy. Piasecki w pewien sposób swoją sytuacją w 44-45 roku, no był emanacją sytuacji Polaka, tak? Czyli człowieka zniewolonego, człowieka, któremu to inni stawiają warunki. I Polska jest dzisiaj w takiej samej sytuacji. I moim zdaniem z przykładu Piaseckiego trzeba wyciągać wniosek, że z jednej strony ideologia, z jednej strony taki, powiedziałbym, podnoszenie jak najwyżej sztandaru niezależności, ale nie, moim zdaniem nie ma co tego przekuwać w zamykanie sobie jakichkolwiek drzwi, no i na takie popadanie w, tak jak mówię, no... dom bez klamek. W dom bez klamek. Bo klamka zarówno służy do zamknięcia, jak i do otwarcia. Jeżeli się pozbawimy klamki, tak, jeżeli jesteśmy w domu bez klamek, no to jesteśmy w domu wariatów. Tak. I nawet jeśli stoi wokół nas tłum ludzi, tłum ludzi, czyli ten system, i mówi nam, że tych klamek nie dotykajcie, tych nie dotykajcie, bo jak tych dotykacie, to już znaczy, że jesteście ich uwieszeni. Zawsze można klamkę otworzyć, zawsze można ją z powrotem zamknąć, zajrzeć do środka i zamknąć. I taka jest moja też konkluzja w kontekście czy zabójstwa Bohdana, czy w ogóle postaci Piaseckiego, że Piasecki po prostu był postacią, która nie kierował, tak jak Dmowski nawet pisał jego powiedzmy jakiś tam też ideał, że trzeba wszystkie klamki mieć w zasięgu ręki, raz je otworzyć, raz je zamknąć, zajrzeć do środka i przeanalizować się. To tak jak Narodowe Siły Zbrojne mówiły, stać z bronią u nogi. Tak. Nie angażować się w nie naszą wojnę. Tylko że oni mówili, że trzeba tą broń mieć. A w momencie, kiedy współczesna Polska, tak, całą broń wysyła i to do jednej strony, no to nie jest zachowanie neutralności, to nie jest na pewno reprezentowanie polskiego interesu narodowego. A wracając do Piaseckiego, od... Na zakończenie już. Właśnie stosunków tam polsko-rosyjskich czy polsko-ukraińskich. Chciałem, że tak powiem, no poczynić takie glosy do tego, co Krystian powiedział, owa wieloświatopoglądowość. Tu wrócę, proszę państwa, do mojego ulubionego okresu, czyli publicystyki Bolesława Piaseckiego na łamach Akademika Polskiego. Lata 30, tak, czy no, przełom 20 i 30, początek 30, można powiedzieć. Tam, proszę państwa, dosyć ciekawym wątkiem była dyskusja między Bolesławem Piaseckim a Wojciechem Wasiutyńskim. Bolesław Piasecki nakreślił w jednym z artykułów strukturę organizacji politycznej narodu, stwierdzając, że na czele tej organizacji ma stać 200-osobowa Wielka Rada, która ma pełnić rolę takiego ciała, powiedzmy, legislacyjnego. Spośród niej ma być wybierane
prezydent, który będzie następnie tam dobierał członków rządu też spośród tejże właśnie legislatywy, czyli Wielkiej Rady. No i tam, że prezydent ma mieć większą swobodę w kierowaniu państwem, organizacją polityczną narodu nieco mniejszą, bo ona ma być bardziej taką no, kośćcem wspólnoty politycznej. W każdym razie tam ten prezydent jakby nie był dookreślony trochę. W różnych innych wypowiedziach Piaseckiego się pojawiały różne interpretacje zakresu jego kompetencji i tak dalej. Wojciech Wasiutyński wtedy napisał artykuł polemiczny, w którym stwierdził, że ta idea organizacji politycznej narodu jest fajna, no ale trzeba by to albo zwieńczyć właśnie postacią jakiegoś dziedzicznego władcy, wręcz tak to określił, albo dookreślić jako ustrój parlamentarny. No i to, proszę Państwa, pokazuje, że w obrębie pewnego paradygmatu ideowego czy filozoficznego w ruchu narodowo-radykalnym, a wcześniej właśnie w środowisku Akademika Polskiego, jak najbardziej polemiki i dyskusje były dopuszczane. I podobnie, proszę Państwa, było w PAKS-ie, gdzie przecież też no, mieliśmy nawet do czynienia z kilkoma frondami w okresie PRL-u. Tam, mało osób pamięta, że chociażby o Mazowieckim. No właśnie, że kilka osób z tego PAKS-u odeszło, wykazując niedojrzałość emocjonalną, czy też ideologiczne zacietrzewienie. To nie skończyło się bynajmniej z PAKS-em. Również dzisiaj, powiedzmy, no, tacy nominalni epigoni PAKS-u się zmagają z tym problemem, prawda? Tam niekiedy w zbyt gorącej wodzie kompanii publicyści trzaskają drzwiami zupełnie bez powodu i skłócają się ze swoim, no, ze swoim środowiskiem publicystyczno-politycznym. Tymczasem właśnie przykład koncepcji Piaseckiego dotyczącej tego, jak powinna wyglądać organizacja polityczna, wskazuje nam, że no, taka organizacja powinna oczywiście być skupiona wokół pewnego rdzenia, jak powiedziałem, filozofii politycznej, ale w obrębie interpretacji tej filozofii politycznej możliwe są różnice. No i to ma nie tylko funkcjonować wewnątrz organizacji, ale również w jej relacjach ze światem zewnętrznym, czego oczywiście takim hasłem wyrażającym to była idea wieloświatopoglądowości. Proszę Państwa, drugą glosą, którą chciałem poczynić, jest właśnie no, nawiązanie już bezpośrednio do zabójstwa Bogdana Piaseckiego, do poszukiwań zabójców tego chłopca. No tutaj, proszę Państwa, ewidentnie jakimś no, takim brakiem środowiska paksowskiego, tłumaczonym rzecz jasna no, powiedzmy takim zamkniętym systemem politycznym PRL-u, był brak tego ramienia zbrojnego, nazwijmy to. Przed wojną, jak Państwu mówiłem, Piasecki równocześnie był w stanie negocjować z sanacją i obsadzać Związek Nauczycielstwa Polskiego i w tym samym czasie rozkręcać kampanię przemocy ulicznej. No, w okresie PRL-u PAKS już czegoś podobnego zrobić nie mógł. Tym jakby lewarem mającym no, być powiedzmy czymś zastępczym wobec działaczy ulicznych miały być środowiska katolickie. Tak, kartą przetargową w negocjacjach PAKS-u ze władzą komunistyczną miało być zagospodarowanie środowisk katolickich, no ale te środowiska oczywiście nie pozwoliły stworzyć organizacji zbrojnej, która by była w stanie no, na przykład wytropić i zabić, wytropić może tak, ale nie zabić morderców Bogdana Piaseckiego. Jakie to rodzi dla nas dzisiaj wnioski? No proszę Państwa, nie będzie żadnego przełomu narodowego, mówiąc językiem Piaseckiego, czy mówiąc Ronaldem Laseckim, antyliberalnego przełomu, jeżeli antysystem nie wykształci swojego ramienia zbrojnego. Zawsze w polityce, i tego nas też uczy i działalność wojenna i przedwojenna Bolesława Piaseckiego, ostatecznym argumentem jest siła. Siła taka rozumiana no, dosłownie jako zdolność stosowania przemocy fizycznej. Nawiązując do tego, co mówisz, no, tutaj mógłby być taki substytut u Piaseckiego siły zbrojnej, czyli chociażby no, to część osób wskazuje na przykład na związek ideologiczny Moczara i Piaseckiego, tak?
A mimo wszystko, no, wiele osób o tym nie wie, ale no, te dwie postaci nie miały ze sobą za bardzo większych relacji. No i tutaj ta potencjalna, taka powiedziałbym, substytut siły zbrojnej, czyli wpływy Moszara w armii, wśród też zbowidowców i tak dalej, no to mógłby być taki, powiedzmy, ramię zbrojne takiej Polski Piaseckiego. No ale jednak te relacje, no, bardziej z generałem Korczyńskim już się układały niż z Moszarem i tutaj ta szansa, no, zbudowy takiej formacji a najbardziej pełnej. Z marszałkiem Rokossowskim. A najbardziej z marszałkiem. Który niestety wyjechał do Związku Radzieckiego i... Wiecie, tylko, więc tutaj szansa pewna była, tylko no też jakieś kwestie, nie wiem, czy personalne, czy kwestie środowiskowe, no bo Moczar, no to AL, GL, z drugiej strony mamy Piaseckiego, no zupełnie AK, uderzenie w bataliony kadrowe, być może to zaważyło, że nie byli z jednego środowiska, były pewne wątki ideologiczne wspólne, no ale tutaj, no, z jakichś powodów ta formacja, no, nie została przez Piaseckiego zwiększona siłą zbrojną. Przeciwnik był wspólny. Tylko wiecie, tak. A przeciwnik nieraz łączy, chociaż nie do końca. To jest wciąż niestety poleganie na czymś zewnętrznym, tak? No, generalnie w jakiejś takiej socjologii polityki, albo można być, no, zdolnym do samodzielnego stosowania siły, albo polegać na tym, że ktoś za nas zastosuje tę siłę. Dzisiaj na przykład polegamy na policji, polegamy na wojsku, w cudzysłowie polegamy, które za nas będą zapewniać nam bezpieczeństwo. No ale właśnie, tutaj dochodzimy do clou, do wniosku, który chciałem, żebyście sobie państwo zapamiętali. Zarówno państwo komunistyczne, jak i dzisiaj tak zwana Trzecia Rzeczpospolita, czy tam Mag Rzeczpospolita, no nie są instancjami, do których moglibyśmy się odwoływać, szukając, czy to, nie wiem, sprawiedliwości, czy na przykład obrony, tak? Władze komunistyczne nie znalazły i nie ukarały zabójców Bolesława Piaseckiego. Dzisiejsza Mag Rzeczpospolita też nie będzie wobec antysystemu, wobec nas, stosować sprawiedliwej miary i jakby, no, nie zapewni nam bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie. To jest jakieś zagrożenie, z którym możemy się liczyć, bo przecież wielu naszych kolegów mniej czy więcej czasu w swoim życiu spędziło w areszcie pod jakimiś tam zarzutami, no, o antysystemowość. Można to sprowadzić do wspólnego mianownika. W związku z tym, jeżeli nie możemy polegać na tym, że żołnierz, policjant, funkcjonariusz ABW nas obroni, to musimy zbudować zdolność do samoobrony i powodzenie antysystemu będzie od tego zależało. I tutaj, proszę państwa, taka anegdotka. Bolesław Piasecki, który był jakby też personą towarzyską w PRL-u, kiedyś spotkał się ze Stefanem Kisielewskim, człowiekiem z zupełnie innej tradycji politycznej, ale otwartym intelektualnie, podobnie jak Piasecki, prześmiewcą też znanym. Zapytał go tam Stefania, jako kto zostanę zapamiętany. Stefan Kisielewski mu powiedział wtedy jako wydawca, co musiało Piaseckiego oczywiście zaboleć, bo on swoją rolę widział dużo, no, w dużo większym zakresie. No ale niestety tak było. Piasecki stworzył wydawnictwo w okresie PRL. Nie stworzył jakiejś, nie wiem, formacji, która by oddziaływała na ruchy narodowo-rewolucyjne za granicą, na przykład na ruchy, nie wiem, katolickie, antysystemowe w Ameryce Łacińskiej. Emisariusze Paksu gdzieś tam nie jeździli do, powiedzmy, do Nikaragui na przykład. Ale do NRD jeździ. Czy, no, do NRD na konferencję katolików, tak? Czyli coś, co się odbywało w ramach pewnego oficjalnego obiegu politycznego. No ale gdzieś tam nie jeździli do Angolii, czy do Wietnamu, czy do Nikaragui, a być może powinni, być może właśnie, czy nie spotykali się z członkami tam, powiedzmy, nie wiem, ruchów narodowo-rewolucyjnych we Włoszech w okresie Latołowiu na przykład. A być może w tym kierunku należało tę działalność rozbudować. Na ile to było realne, oczywiście, no to jest pytanie otwarte, być może. Myślę, Ronaldzie, że gdyby kadry paksowskie były Bolesławem Piaseckim, to by tak było, tylko że, no, musimy spojrzeć na Paks, no, jako pewną wypadkową, jeśli chodzi o struktury, no, jako pewną wypadkową tego, jakich ludzi mógł pozyskać Piasecki, tak, że być może sam Piasecki szedłby w tym kierunku, no, ale myślę, że więcej czasu musiał poświęcać na zarządzanie bardzo różnymi ludźmi z bardzo różnych środowisk, którzy do tego Paksu często wręcz przypadkowo trafili, jak chociażby wspomniany, no, Mazowiecki, tak, i inne fronty, więc tutaj, no, z tym sam Paks, myślę, no, miał duży problem, no, z tym rozrzutem i ideologicznym, i
środowiskowym, nie? Żeby tak stworzyć jakąś taką skoncentrowaną i też na, skupiającą się też na międzynarodowych kwestiach formację. No właśnie, no ale oprócz tego, że trochę zabrakło w paksie powojennym tam, prawda, związków, nie wiem, z jakimś Finim czy nie wiem, Jeanem Thiriartem, powiedzmy tak, tego bym oczekiwał tutaj, no, ale szczerze mówiąc. Towarzysze radzieccy, z którymi znał się Piasecki, utrzymywali kontakt na przykład z frakcją Armii Czerwonej w Niemczech, czy na przykład z brygadami we Włoszech. Mm-hmm. Więc teoretycznie nawet... No ale to właśnie byli towarzysze radzieccy, zobaczcie, a naturalnym tutaj kandydatem do tego był właśnie taki ruch jak Pax. Natomiast jeszcze, żeby już podsumować, żeby nie przeciągać za bardzo tej wypowiedzi, proszę Państwa, tutaj zgadzam się z słowami Krystiana o roli bazy ekonomicznej, ale też chciałbym Państwu zwrócić uwagę na pewną strategię, która była stosowana przez Bolesława Piaseckiego, a która dzisiaj jest jak najbardziej do zaadoptowania. Mianowicie on w sytuacji, gdy tam przepisy oficjalne zabraniały tworzyć organizacji masowej przez cały okres swojej aktywności politycznej, zabiegał oczywiście u władz o to, żeby mu pozwoliły założyć partię katolicką, jakiś ruch masowy, no ale nie uzyskawszy tak naprawdę nigdy na to pozwolenia, budował swoje struktury w oparciu o terenowe oddziały czasopism przez siebie zakładanych. No i to, proszę Państwa, no tutaj są dzisiaj też tytuły prasowe, które tam tworzą swoje kluby terenowe, gromadząc ludzi pióra, tak, ludzi, którzy zdecydowani są nie tylko mieć poglądy, ale też żyć według, realizować te poglądy, pracować nad ich przełożeniem na rzeczywistość społeczną, no choćby nie szukając daleko, przecież kanał, na którym dziś występujemy, też ma swoje terenowe odnogi, tak, Centrum Edukacyjne Polska, to nie jest tylko Warszawa, ale też tam Brynica i kilka innych miejscowości, więc to wskazuje nam też pewien kierunek, który dzisiaj powinniśmy kontynuować, nawet nie jakoś tam inspirować się nim, ale wprost no, dzisiaj go adoptować. To jest obok siły, no, fizycznej, której w PAKS-ie zabrakło, była natomiast w ruchu narodowo-radykalnym, znaczenie ma też siła ekonomiczna. No i tutaj to też warto sobie zapamiętać z dzisiejszego spotkania i znaczenie ma rozbudowa struktur terenowych. Tutaj też moim zdaniem no, Stowarzyszenie Paksa, raczej redakcje kolejnych wydawanych przez niego pism są bardzo wartościowym punktem odniesienia i możemy no, w jakiejś mierze kopiować dzisiaj te działania, rozbudowując nasze własne antysystemowe środowisko. Pamiętając oczywiście o tym, że no, platonizm polityczny tak, ale to nie jest tylko monizm organizacyjny, ale też dialektyka, tak? Piasecki, o właśnie, jeszcze jedna kwestia. Oprócz tego, że dialektyka implikuje wewnętrzną dyskusję, dialektyka również, proszę Państwa, implikuje jakby to, czym ktoś z Was powiedział, taką apodyktyczność czy aprioryczność stanowiska politycznego. No, Piasecki, w okresie, zanim jeszcze powstał ruch narodowo-radykalny, dążył do skupienia wokół siebie tej części przedwojennych narodowców, którzy prezentowali najbardziej skrajne politycznie stanowisko. Wychodził z założenia, że reżim sanacyjny i cały system kapitalistyczny, zachodnia cywilizacja znajdują się w kryzysie, no i że w przyszłości po jednej stronie staną ci właśnie z tego, co dziś byśmy nazwali systemem, po drugiej stronie stanie antysystem. I on powinien stać się ogniskową tego w tym dialektycznym układzie po tej stronie antysystemowej. I proszę Państwa, to samo pisze Dugin dzisiaj. Dugin inspirowany tam szyizmem irańskim, zoroastryzmem, generalnie filozofią, metafizyką irańską, gdzie no, występowało dwóch bogów, tak, Ahura Mazda, Ahriman, dwóch równoważnych sobie bogów, reprezentujących dwie strony dialektyki. Tak? I, no, to też jakby implikuje wniosek, żeby według Piaseckiego przed wojną centrum miało się zapaść w obliczu tej
tego narastania tego układu dialektycznego w kontekście kryzysu całej zachodniej cywilizacji postoświeceniowej. Dzisiaj możemy powiedzieć, że system światowy jako demoliberalizm, globalizm anglosaski znajduje się też w zasadzie w kryzysie. No i przyszłość, która nas czeka, da szansę tym, którzy dookreślą się wyraźnie jako dialektyczne przeciwieństwo tego systemu. Więc proszę Państwa, nie brnijmy w, tego też nas uczą i Piasecki, i współcześnie Aleksander Dugin, nie brnijmy w bosakizm, nie brnijmy w męcenizm, nie szukajmy jakiegoś tam złotego środka, nie idźmy śladem Arystotelesa, idźmy, stosujmy, aplikujmy dialektykę platońską, dookreślajmy się wyraźnie jako biegun antysystemowy w tym właśnie takim no, dialektycznym układzie politycznym. Tak jak robił to Bolesław Piasecki, tak jak robi to również Aleksander Dugin, za to płaci się cenę oczywiście, cenę marginalizacji, cenę ostracyzmu, ale no, tutaj można, mogę przyznać w zasadzie rację Krystianowi, że w jakimś takim metahistorycznym ujęciu no, to prowadzi do zwycięstwa, proszę Państwa. Zatem niech również ta myśl z nami pozostanie z tej właśnie no, obchodów rocznicy zabójstwa Bogdana Piaseckiego, że w tym układzie dialektycznym czasami możemy coś stracić, ale no, pamiętajmy o strukturze rzeczywistości. Tak? Znaczenie ma tylko to, co jest wyraziste i bądźmy w związku z tym wyraziści. My nie obchodzimy zabójstwa, ale wspominamy ofiarę tak, zabójstwa, bo oczywiście. Obchodzić zabójstwo to mogliby, jeżeli jeszcze żyją ci starsi panowie w Izraelu. No to jest ten drugi biegun dialektycznego no układu, właśnie, tak, no oczywiście. Myślę, że na tym skończymy. Tym, nie wiem, czy optymistycznym, czy nieoptymistycznym akcentem. Dziękuję Państwu za uwagę. Moimi gośćmi był Krystian Jachacy. Dziękuję bardzo, Krystianie. Dziękuję, Rafale. Dziękuję, że widzę. Ronald Lasecki również. Dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę. Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Nasze wszystkie filmy umieszczamy zarówno na YouTubie, jak i na Ramblu, na Bitshu, CDA, a także na VK, czyli w Kontakcie. Zapraszamy do naszej księgarni wysyłkowej pod nazwą CEP, tak jak Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl, a w tejże księgarni najbardziej polecam dwa tytuły dzisiaj. Bolesław Piasecki od wodza ruchu radykalnego Falanga do przewodniczącego PAKS-u. Bardzo ważna książka wydana przez Centrum Edukacyjne Polska, a także książka w serii Biblioteczka Myśli Polskiej, Aleksander Dugin, Manifest Wielkiego Przebudzenia i Pisma Czasu Wojny. Myślę, że bardzo ciekawe, ważne publikacje. Polecam oczywiście książkę naszego gościa, Krystiana Jachacego, Rewolucja Peryferii. Między innymi o sprawach właśnie ustrojowych, demograficznych, społecznych, politycznych. No, bardzo ciekawa analiza tych wszystkich problemów. Polecam książkę Zygmunta Marii Przetakiewicza juniora, Spowiedź grzesznika. To jest syn właśnie najbliższego współpracownika Bolesława Piaseckiego. Jako dziecko Zygmunt Przetakiewicz, autor tej książki, uczestniczył między innymi w pogrzebie Bohdana Piaseckiego. Polecam książki w serii Biblioteczka Myśli Polskiej, Roman Dmowski o Rosji i Ukrainie, a także Ukraina w ogniu, komu potrzebna jest ta wojna. Polecam tu zwłaszcza rozdział o panu Arestowiczu, który niedawno został zwolniony z pełnionej funkcji. Nastąpiła dymisja po tym, jak powiedział, że pocisk w Dnipro uderzył w budynek mieszkalny, bynajmniej nie dlatego, że był wycelowany w ten budynek, tylko że po prostu ukraińska obrona przeciwlotnicza go strąciła i ten strącony pocisk uderzył w ten budynek. Polecam książki dotyczące Jędrzeja Giertycha. Była ostatnio konferencja, proszę Państwa, znajdą Państwo na tych naszych kanałach filmy, z 10 filmów z tej konferencji. Między innymi wiele książek w naszej ofercie
dawnych, z jeszcze przedwojennych, na przykład jak Hiszpania Bohaterska, Jędrzej Giertych oraz kilka innych. Również bardzo mało znana sprawa, Sprawa Marii, czyli dzieje polskiej radiostacji pływającej po Morzu Śródziemnym w latach 1947-48, pióra Jędrzeja Giertycha, tą właśnie rozgłośnie nadającą ze statku organizował i prowadził Jędrzej Giertych, a także taką broszurę przedwcześnie zmarłego działacza narodowego Piotra Piesiewicza, Myśl ideowo-polityczna Jędrzeja Giertycha. Myślę, że bardzo ważna też broszura, ważna pozycja, warto do niej sięgać. Wszystkie książki, o których mówię, do nabycia w cep.sklep.pl. Wspomniałeś tutaj o, w nurtach narodowo-rewolucyjnych, Ronaldzie, o Leonie Degrelu. Polecam książkę Leona Degrela, Płonące dusze, zarówno z czasów jego działalności narodowo-radykalnej w ramach Christus Rex w Belgii, ale także później z okresu II wojny światowej. Polecam książki w serii Gorące tematy. Hitler założycielem Izraela, niemieckiego autora Henneke Kardela, czy też źródła finansowe komunizmu i nazizmu w cieniu Wall Street, Pierre de Villemare. No i może cóż, tu jeszcze stojące książki, słownik biograficzny polskiego obozu narodowego, wyszły 4 tomy, a także równolegle wydawany słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego. Akurat Bolesław Piasecki znalazł się w słowniku biograficznym polskiego katolicyzmu społecznego. Natomiast wielu działaczy, między innymi właśnie Przetakiewicz, jest w słowniku polskiego obozu narodowego. To właśnie dlatego, że tak trudno niektórym współczesnym historykom jednoznacznie umiejscowić, zaszufladkować postać i działalność i te organizacje, które stworzył w swoim życiu Bolesław Piasecki. Polecam też książki Henryka Pająka, książka dotycząca zniszczenia upadku Rosji, a także na przykład książka o państwie islamskim i innych, niektórzy mówią, apokaliptycznych problemach. Apokalipsa bliżej niż sądzicie. Myślę, że książki Henryka Pająka, które znajdą Państwo na cep.sklep.pl, są bardzo ciekawe. Na zakończenie także płytka muzyczna Iwan Komarenko, stawką jest Wolność. To jest płytka, która zawiera 13 utworów z lat 2020-2022, które w ramach antysystemu Iwan Komarenko wykonywał na wielu demonstracjach przeciwko segregacji sanitarnej, przeciwko reżimowi covidowemu i no, przeciwko tej próbie zniewolenia, która właśnie Polaków i nie tylko Polaków, ludzi na całym świecie, która się pojawiła w roku 2020. Dziękuję Państwu za wsparcie finansowe, dzięki któremu możemy działać, rozwijać naszą działalność. Jeżeli chcą Państwo darowizną wesprzeć nasze cele statutowe, edukację, media, wydawnictwa, prosimy o wpłaty na numer konta, który jest widoczny na pasku na dole ekranu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Czołem Wielkiej Polsce. Czołem Wielkiej Polsce.